Cześć, z tej strony Nikon, witam w kolejnym odcinku Rewarda. No i tak, najpierw ścina się bardzo. Pokazanie, jak teraz wygląda kolonia. Oddalmy to. Oczywiście obrona poszła. Tutaj wieżyczki. Tutaj. Jeszcze tutaj to przydałoby się jakoś zabudować. No i tutaj też poddawać coś wieżyczek. Ale ogólnie baza już w sumie w tej bazie już niczego nie brakuje, żeby porobić coś czy coś takiego. Tylko jeszcze bardziej dozbrajać. Tutaj tego chyba nie było na poprzednim odcinku. Muzyka trochę za głośna, ale to nic. Pododawałem jeszcze dwie lampy, bo przy takiej liczbie nie wiem w sumie ile nawet ich jest. Populacja 14 kolonistów. To. A majątek ile? 334k majątku, no. Nie wiem jak to się liczy, od czego. I tak. Tutaj co fajnego. Kupiłem Speed Skin Suit. To spróbuję. Szybkość pracy plus 400%. Prężność ruchu plus 4 komórki na sekundę. Jak to ten? O, i patrzcie. Jak to szybko teraz badania biegną. Co robi Zygmunt? Sadzi obszar. O, jeszcze prowadzenie badań. To jakieś 100 punktów na 3 sekundy? Coś takiego. Chyba trochę nawet więcej. No to tak, co jeszcze miałem powiedzieć? No, dwóch nowych kolonistów jest. Czy ja tutaj robię jeszcze cegły? Chyba nie. A, dobra. Zwiększymy sobie limit komponentów. Do... powiedzmy do 200. Żeby było. A co on w ogóle? A, tutaj. To już w sumie wszystko zrobiłem. To i to tylko mi zostało, ale ja nie będę odlatywał z tej planety, więc to zostawię. I teraz robię z tej kategorii. Operacja mózgu, sztuczne narządy i tak dalej. I tak, czy jeszcze tutaj jest ten? Tutaj był wcześniej. A nie, dobrze. Już rozwalony jest. Tutaj był wcześniej ten. Jak to się nazywa? Toksyczny odłamek statku. Tak, tutaj wszystko czysto, czysto. No tutaj nic nie będzie, no. Czy tutaj coś było takiego? Nie bardzo. Kto jest wyczerpany? Idzie spać, no to idź spać. A tu nie pamiętam, czy to pokazywałem. Advanced Nuclear Power Plant. 20k energii wytwarzanej. Nager. O, produkcja. O, handel bronią jest. No i tak to wygląda. Weź zajmij się tym. To ma handlarz bronią. To sobie kupię. Pistolet automatyczny. Chociaż nie, ktoś nie ma ode mnie tej broni. To zostawię. Chem wspomagany nie chcę.
To niczego ciekawego nie ma. Już kupujemy te. Tak w ogóle ja tak. Ogarnąłem, że są opisy do każdej rzeźby. No. Niektóre z nich są bardzo. Bardzo ciekawe. O, operacja mózgu. Dobra. Sztuczne narządy. Bardzo ciekawe, czy zjadę i to mi wystarczy jeszcze na coś? Nie za bardzo. No dobra, wiem. Jak ja sobie pomyślę, żeby robić ten? Bo miałem taki był mój zamysł, żeby polecieć na biegun. To tak. Ogarnąłem, że pokażę wam to. Obojętne co, akceptuj. To zatrzymamy wystrzel. Dobra, jeśli wystrzelę stąd. Mniej więcej o tutaj się zatrzyma, no. A gdzieś o tutaj. Tutaj by... O. Jeśli stąd wystrzelę. Zatrzyma się to zapewne gdzieś za w okolicach tej góry, może odrobinkę za tym. Kąt. Jeśli wystrzelę, to wystrzeli się gdzieś to tutaj. No na pewno tutaj się, no. Zaczę i gdzieś tutaj sobie założę kolonię. Więc to ode mnie zakłada zrobienie dwóch takich baz przejściowych. Tak jak mówiłem, jednej tutaj i drugiej no w tych okolicach. Tak jak tutaj jest to jest 8 tych. To jest 1200 kg, tak? Czyli szłoby wysłać tyle tych, co nie, anuluj. I musiałbym jeszcze zebrać materiały na 4 takie, w zasadzie to na 8, nie, co ja pomówię, na 16, bo dwie stacje przesiadkowe muszą być, więc 8 takich tych i 8 kapsuł transportowych. To muszę sobie jeszcze bardziej obliczyć, ale no, gdzie to jest różne? Na to potrzebne jest 80 metalu i na to też 80 metalu. Czekajcie. O, sprawdzę sobie. Do tego oczywiście dochodzi koszt na przykład uranu, co bym chciał przetransportować. To... generatora, który będzie się znajdował na mojej kolejnej bazie, która będzie na Morzu Lodowym, czy jak to się tam nazywa. Ale no, nawet jakbym chciał dwa generatory w tej jednej i drugiej bazie postawić, to jest 500 tego, czyli 50 kg. Zobaczmy sobie to. Aha. Do generatora potrzeba 1000 stali. Ale w tej pierwszej... Malin Pedret będzie mówił, że za dużo pierdolę i za mało robię. A cóż. W tej pierwszej bazie na pewno będzie metal, nie? Więc potrzebowałbym tylko metalu, żeby wybudować tutaj i tutaj. Te 16 wrzutni, 16 podów. Czekajcie.
Czyli 32 razy 80, o ile dobrze liczę. To zobaczę, ile to w ogóle będzie, czy to się w ogóle zmieści, nie? Sobie policzę na lewie. Znaczy na lewie, na nagraniu, nie? 32 razy 80. O. Nikt nie mówi, że muszę to robić. Wchodzi 2560. Czyli 2560 co podzielić na 2 to daje 1280. Ale ogólnie na pierwszy gdzie jest mój domek? Tutaj. Tutaj mogę wysłać kilka razy. Stąd tutaj w sumie jeśli by tutaj została jedna osoba, to chyba też mógłbym tutaj wysyłać kilka razy. No i tutaj tak samo, no. Jedna osoba... Chociaż nie. Wtedy musiałbym wysłać 5 osób, bo chyba od 4 jest możliwość założenia kolonii. Więc no, 5 osób musiałbym wysłać, jakichś niepotrzebnych. Zaznaczone niepotrzebnych. A później musiałbym chyba też trochę dosłać. Trochę dosłać albo kupić. Albo namówić i też po prostu przerzucić tutaj i tutaj, tak? A, jeszcze najważniejszego w sumie nie sprawdziłem, czyli ile waży paliwo chemiczne. To 50 gram. To potrzebuje 150, o ile dobrze pamiętam, żeby zasilić cały ten na maksymalną ilość kratek. Czyli razy 8 daje też 1200. Ale 1200 to jest maksymalna ilość, to ile by było? Paliwo chemiczne nie jest problemem. Komponenty, ile? Niewiele więcej. Tak, niewiele więcej. Proste dania, no to też malutko ważą. Tak. No tak, odrobinka cegieł też by się przydała. Ale ogólnie, no to muszę przemyśleć sobie i... Przemyśleć i to jakoś zrobić. Tego raczej nie będzie na odcinkach. Bo z tym by było naprawdę dużo zachodu. Potrzebuję super apteczek, żeby wyleczyć im te... Gdzie to jest? Czemu wszyscy koloni się ten... A tego nie wiedziałem. Wszyscy mają zaleczoną? Nie. Na pewno nie. Teraz. Da się to jakoś wyleczyć? Mogę tylko anksjetę wyleczyć. A mogę to zrobić? Ten wczep z osobowością? Nie mogę na razie. Nie wiem, czy będę mógł. Chyba nie. Tego co widzę. Dobra. No, Zygmunt sobie pada. Pierwsze noc. Okej. Pierwsza noc w sumie od pokazania, żeby to badał.
Już 1/3. Zbliża się do połowy. Zygmuntowi też szczepiłem te bioniczne ręce, ale nie wiem, czy to jakoś ten... przekłada na szybkość badania. No, a później badamy to wszystko. Ja chcę w końcu zrobić to. Czy coś jeszcze jest do pokazania? No. A czemu na minimalnym jest poziomie? To zróbmy jeszcze jedno. Tutaj jest woda, z tego co pamiętam. Znaczy na bagno. No postawmy to tutaj. Albo nie, żeby było równo. Tutaj wydałem rozkaz, żeby Hanna Brown opuścił, żeby było tworzone proste danie maksymalną ilość razy. To mi wybuchło i już tego nie ma, bo nie mam drewna, żeby to naprawić po prostu. Jeszcze z tym. Weź poluj na to. Mam kilka mawołów, ale z grupą wypadową tą. Na biegun trzeba będzie posłać zajączki. Żeby się tam mnożyły. I żeby... było mięsko. To jest w sumie ten paliwo chemiczne. I w tym samym miejscu był cmentarz kiedyś. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek. Czy to jest losowe jakoś, czy to ma jakikolwiek wpływ, że to jest właśnie to. Ten rodzaj materiału. O, 2 dni wybadane. W którym to było? W tym. Syntetyczne organy. Proszę bardzo. Ale to... bo to nie w tym muszę to produkować, tylko w czymś innym. A, w tym. Kapsuły transportowe. Cegły z wapienia. Czemu tutaj są zwyczajne drzwi? No weź się tym zajmij. I czemu tutaj... co ty zrobiłeś? No. No, self-harm. To może go... ja... nie to! Kurde. Już nie mam super apteczki. Jednej. Chyba nawet dwóch. A nie, jednej. Tutaj jest druga. O, zbudowany jest, tak? Mhm.
A nie, stymulator mózgu. Zróbmy tak jedną na ten. Zajmę się tym. Tak, żeby obadać w ogóle, co to jest. Bo nigdy tego nie robiłem. Ja się tym zajmę. Komponenty. Metal cały. Tego nie potrzebuję. Dobra, gdzie to jest? Czy to jest to? Tak, to jest to. Moje urządzenie już wskazane przez mózgu. To jednak nie. Czyli to jednak nie. Poczekałbym, żeby zobaczyć, czy mogę tutaj, bo ten. Tutaj co wszystko bym zrobił, to jest. No, tutaj nie ma napisane. Ale to wszystko jest z niepełną wydajnością. Czyli z jakieś. Nie mogę tego zebrać? Mogę. Bieraj wszystkie plany. Fajnie, zajmie się ćwiartowaniem. Nie żyję od roku. Nie, odpoczywaj. To jest tym. Ty jesteś największym lekarzem, więc ty się tym zajmij. I psychiczne wręczenie. A jakbym. O, sprzedawca protez. Co masz mi do zaoferowania? O, proszę. Masz syntetyczne serce. Implant przeciwbólowy. Ciekawe. Umia? Zdolność manualna. 30 lat. Ciekawe, czy to jest prawda. Kupowanie. To jest bardzo ciekawe. Tu ja mam tyle hajsu, że mogę to sobie kupić bez problemu. Drewniana stopa to tutaj wszystko. Cybernetic Liver. Co to było, liver? Nerki? Dobro medyczne to też coś. A nie, to też do filtracji krwi jest, tak? Tutaj było ciekawego. Po ile są moje Orion Exoskeleton? O, no to nieźle. Dobra, ale no. Akceptuj. To nie. Cure.
Malinie, gdzie jesteś? Aha. A, już. Czemu nie masz tego robić? Super apteczka. Super apte... A, już wiem. Dobra, i już wszystko jasne. Gdzie jesteście? Ty? Gdzie jest ten ziomek? Tutaj. Weź z nim handluj. Co wy macie ciekawego? A w sumie gdzieś to mam. Aha, prawie tego hajsu nie macie. I to w sumie niczego ciekawego też nie macie. Kaski. A, niczego nie macie. I meteoryt. Boże, srebra. No nie, no to serio? A jakby? Zrobić sztuczne ręce. I później zrobić bioniczne ręce i wszczepić mu, żeby robił to szybciej. O, już nie ma. Implant przeciwbólowy. No nie wiem, nie wiem. Może by tobie to tak wczepić. Syntetyczne organy, synthetic skin. No i dobra. Co tutaj masz? O, i tutaj jest ten chip AL. Znaczy tam AI. Ale do tego jest potrzebny Energizes Component. A Energizes Component jest tutaj, a do niego jest potrzebny Uran. No dobra, no zobaczę jak to będzie. I ja się z wami żegnam, do następnego odcinka i... Cześć!